Szanowni Państwo, drodzy Ostrudzianie, w ostatnich tygodniach społeczność naszego miasta żywo interesowała się kolejnymi doniesieniami na temat przebudowy drogi krajowej nr 7. Rozmowom i publikacjom o remoncie siódemki towarzyszyło wiele emocji i niedomówień. W związku z tym pozwalam sobie zwrócić się bezpośrednio do Państwa, by przedstawić pełną i rzetelną informację na temat negocjacji, jakie w imieniu władz miasta wspólnie z przedstawicielami samorządów gminy i powiatu prowadziłem z wykonawcą. Od chwili, gdy zwrócono się do nas z propozycją wspólnego ustalenia zmian w organizacji ruchu, moim celem było wynegocjowanie takich rozwiązań, które pozwolą uniknąć paraliżu komunikacyjnego, zapewnią bezpieczeństwo mieszkańców, a także nie wpłyną negatywnie na stan infrastruktury drogowej w mieście. W toku prowadzonych rozmów wielokrotnie podkreślałem, że decydujący głos w kwestii ewentualnego objazdu przez Ostrudę będą mieli sami Ostrudzianie. Propozycja objazdu przez miasto w zamian za remonty ostrudzkich ulic wydawała się wartą rozważenia. Biorąc pod uwagę fakt, że nawet mimo braku objazdów wielu kierowców wybierze drogę przez centrum Ostrudy, co niewątpliwie pogorszy jakość nawierzchni naszych ulic, postanowiliśmy przedstawić ją Radzie Miejskiej oraz skonsultować z mieszkańcami. Po rozmowach z radnymi oraz konsultacjach z mieszkańcami osiedli Drwęckiego i Plebiscytowego okazało się, że większość Ostrudzian nie akceptuje takiego rozwiązania. Kierując się ich opinią oraz wychodząc z założenia, że powinnością władz samorządowych jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, zdecydowaliśmy, że nie zgodzimy się na objazd ulicami Ostrudy. Aktualny projekt porozumienia samorządów miasta, gminy i powiatu z wykonawcą zakłada, że objazd przebudowywanej drogi krajowej nr 7 będzie odbywał się fragmentami ulic Plebiscytowej i Olsztyńskiej do Lubań, a więc ominie centrum Ostrudy. Jednak nawet przy takim wariancie, który bezpośrednio nie dotknie naszego miasta, przez najbliższe lata będziemy musieli zmagać się z utrudnieniami komunikacyjnymi. Niektórych niedogodności nie jesteśmy w stanie uniknąć. Mimo wszystko uważam, że przy dobrej współpracy z mieszkańcami Ostrudy oraz samorządami gminy i powiatu uda się nam wypracować najmniej uciążliwe rozwiązanie. O wszystkich nowych uzgodnieniach i zmianach w organizacji ruchu będziecie Państwo informowani na bieżąco. Dziękuję bardzo.